Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Ledwie żyję. Ale postanowiłem jednak zrobić filmik jako rozgrzewkę przed realizacją zaległych zamówień. Sorry bardzo za te zaległości. Dawno nie było pokazu rzeźbienia, więc pomyślałem sobie, żeby zrobić taki filmik pokazując rzeźbienie prostym, najprostszym narzędziem, jakie może być, czyli prostym dłutem. Nie wszyscy mają komplety dłut rzeźbiarskich. To dobre dłuta kosztują. To jest dłuto Narex. Skupione w komplecie 4 czy 5 dłutek. Tu jest gdzieś w... O, jest Narex. Rex. Ostrzenie dłut prostych jest to, wydawałoby się rzec, że to jest najprostsza rzecz na świecie. Otóż nie, drodzy Państwo, bo trzeba zgrać te dwie płaszczyzny, tę i płaszczyznę tę drugą. Nie wiem, jak to się nazywa, płaszczyzna natarcia, płaszczyzna oporu. Nie będę się... Trzeba po prostu naostrzyć, więc przykładamy dłuto jak najbardziej płasko do osełeczki i ostrzymy. Są specjalne uchwyty do zamocowywania dłutka, żeby ta płaszczyzna była idealna, bo no, to dłutko było już trochę używane i widać, że ta krawędź tnąca nie jest prosta. Czyli już trzeba by po prostu siąść i lepiej dziadek się nie popisał. Czyli teraz tę płaszczyznę trzeba doprowadzić do jakiegoś porządku. Oczywiście kamień może być zamoczony. Lepiej działa zamoczony. Wydaje mi się, że ktoś używał tego dłutka jako śrubokrętu. Kurde. To jest właśnie jak do pracowni mają wszyscy dostęp. Domownicy, niedomownicy i tak dalej. Z drugiej strony. Jak się próbuje paluchem, to po prostu można wyczaić, że to jest. I to jest taka osełka do honowania. To jest naklejona skóra. Natarta pastą polerską. Bo pasty są wyciskane z tubek. Ale też są w takich... Kurczę, tu mamy światło, bo robimy to w dzień i musimy doprowadzić dobre oświetlenie. I oczywiście ręką zasłaniam tą cholerną lampę. Honowanie na czym polega? Na przeciągnięciu. Oczywiście już nie ostrzymy, tylko wygładzamy to, co zrobiliśmy, to, co naostrzyliśmy. Czyli robimy
ten ruch odwrotnie do poleca się to do wszelkiego typu dłut, oczywiście do dłut stricte rzeźbiarskich, ta skóra powinna być naklejona na tą krawędź tej deszczułki, która jest zaoblona, czyli możemy wówczas honować dłuta z zewnątrz i wewnątrz, przeciągając po właściwej stronie. Teraz pokażę wam dłutko, które zrobiłem sobie w czasach biedy. Skówka z rurki centralnego ogrzewania i to dłuto było proste. Najprościejsze kurde dłuto, jakie można było sobie wyobrazić za parę złotych, już nie pamiętam gdzie kupione, w Kastoramie, czy w cholera, ma ze, ja wiem, ze 30 lat. I proszę zwrócić uwagę, że ono jest, nie wiem czy kamera to widzi, że ono jest lekko wklęsłe. Jak to uzyskałem? Ano w ten sposób, że na szlifierce wyrobiłem, co jest oczywiście bardzo proste. Najpierw oczywiście na szlifierce w ten sposób, prawda? Później na bocznej stronie szlifierki w ten sposób. No i już miałem i tym dłutem robiłem i co się okazuje, tu było płaskie, nieruszone jeszcze, że takie dłuto pracuje jak dłuto wklęsłe, rzeźbiarskie. Wklęsłość uzyskałem na kamieniu w ten sposób, że przyłożywszy do kamienia, przesuwałem, uzyskując. Później wygładziłem to ręcznie osełkami, papierami ściernymi itd., itd. No, także można sobie z prostego dłuta, bo oczywiście są ten komplet na Rexa, no to oczywiście jest nadal w sprzedaży, to są dłuta stolarskie, można z takiego prostego zrobić sobie takie dłuto. To tak nawiasem. I teraz mamy do zrobienia coś takiego. Do wyrzeźbienia coś takiego. To jest masę zakrętasów, prawda? Widzą Państwo. To jest szczegół do szafki, do konsolki. Tu oczywiście byłby blat. Tu może być jakieś wejście do jakiegoś prześwitu. No i żeby to... Oczywiście to... To jest tylko kawałek, bo na pewno jest część dłuższa, która... Ale tak na dla przykładu zrobiłem coś takiego, zaprojektowałem z głowy coś takiego. Kwestia teraz zamocowania tego fragmentu do stołu. Nie robimy tego w pracowni, bo w pracowni jest zimno jak jasna cholera. Robimy to w pokoju w naszej izbie, która jest wszystkim, bo jest jednocześnie kuchnią, sypialnią, jadalnią i oczywiście teraz pracownią. No i w ten sposób trzymamy dłutko w ten sposób. Oczywiście możemy to robić ręcznie, naciskając, ale też możemy sobie pomagać nie mogę chodzić, nie mogę, jakbym wstał teraz z tego siedziska, to mi się zakręciło wełbi i musiałbym dysząc jak jakiś parowóz odpoczywać przez parę minut. Także jeszcze nie jestem
w całości sprawny. Jutro rano jadę aż do Lublina, czyli 600 km z Lubiąża na wstępne badania przed radiologią. Jak to się nazywa? Radiologicznymi naświetleniami, tak, żeby pozbyć się całkowicie następstw raczka. Ewentualnych następstw. Ponoć raczek się dał wychopsać z mego organizmu. Nie ma przerzutów. Ale medycyna nakazuje jeszcze raz poprzez najpierw zobaczenie poprzez tomografię komputerową. Ach, kurde. Co tam się dzieje w organizmie? I za decydowanie, ilu radionów, czy jak to się tam nazywa, mi wepchnął w brzucho, żeby przegonić ewentualne jakieś roszczenia pana Raczkowskiego do mego brzuchola. Jak państwo widzą, robienie nacięć prostych. Oczywiście, gdyby dłuto było szersze, tych nacięć byłoby mniej. A takie dłutko wąskie zostawia więcej takich, że ta linia nie jest czysta. Przechodzimy do linii krzywych. Siłą faktu musimy. Pardon, to musi być w ten sposób. Stroną płaską do elementu. Staramy się oczywiście, żeby te cięcia były jak najbardziej precyzyjne. No tutaj już jest trochę pod górkę, ale damy radę. Nie potrafię, nie wiem jak to się robi, przyspieszać filmu. Bo to jest, kurczę, takie pokazywanie, to no, ma w sobie pewne walory estetyczno. Jak się pokazuje cały proces, bez skrótów, widać. Nawet wszelkie błędy widać. Już się, kurde, spociłem jak mruwa. Nie wiem, jak długo potrwa ten mój. Rekonwalescencyjny, dobrze mówię, etap pochorobowy. Jest to fatalny stan, bo kurczę paka, nie można sobie nic zaplanować, bo
czeka się na telefony. Proszę pana, niech pan przyjeżdża właśnie 2 lutego, bo tu wszystko jest przygotowane. Będzie pan musiał podlec naszej procedurze i tak dalej, i tak dalej. I teraz nie wiem, ile będę leżał w szpitalu w Lublinie. No i teraz, proszę państwa, stopniowo, siłą, godnością osobistą i dłutkiem jedzie się stopniowo Także jak państwo widzą, najprostszym dłutem, który leży gdzieś tam w czeluściach zakamarków warsztatowych dziadka, pradziadka, ojca, zapomnianych i tak dalej, nagle można sobie wydłubać kawałek dłutka i zacząć przygodę z rzeźbiarstwem. Oczywiście jest to rzeźbiarstwo jest to płaskorzeźba, czyli snycerstwo. Rzeźba w drewnie nazywa się snycerstwem. Dzisiaj ma nas odwiedzić bizon, rycerz bizon, bo on po prostu, no przyjaźnimy się. Dzwonił przed chwilą, powiedziałem, że będziemy robić filmik, żeby zdążyć jeszcze przed... Bo to już miesiąc mija, jak nie robimy żadnego filmiku. Cały czas trwa, kurczę, bo mam przecież sztuczny pęcherz i do tego sztucznego pęcherza trzeba kupować różne precioza, które pozwalają żyć w ogóle. Takie czy inne, sprowadza się to, kupuje. Dudzińska wydała 500 zł na leki, no ja przepraszam. Czyli to jest prawie połowa mojej emerytury. I tak co miesiąc, no to można się zezłościć. Przytrzymujemy sobie lewą rączką i dziabiemy. Dlaczego przytrzymujemy lewą rączką? Żeby nie wypaść z granicy, nie przegiąć i nie spowodować tragedii jej. Jak państwo widzą... Sprawia to nawet przyjemność. Można jeszcze, jak niektórzy rzeźbiarze robią, w ten sposób dziabać.
ja tego nie potrafię i nie lubię, nie jest to dla mnie takie zawodowe. Oczywiście trochę zostaną. Ta faktura, nie wiem, bo gdyby lampa była bardziej tu, no to dupa, niestety. Bo chcę pokazać tę fakturę. Ale to ustawiasz na widzenie z twojej strony, od nas widać. Widać od was tę fakturę? Tak. Bardzo mnie to, kurde, cieszy, proszę panią. Bo o, tu już jest pod włos, czyli trzeba w tę stronę dziabdziać. No, widzicie, że o wiele lepiej idzie. Najgorzej, jak się robi pod słój. Wbrew usłojeniom, wbrew konstrukcji. No i wzroczek już mam nie ten. Niezbyt dobrze widzę, bo dłuto proste ma tę przypadłość, że trzeba je bardzo precyzyjnie ustawiać płaszczyznowo. Bo cały taki błąd widać, natychmiast widać w fakturze tła. Później można sobie nożykiem pewne rzeczy wycyzelować. Już mam błędy, które trzeba likwidować. To jest właśnie urok pracy prostym, płaskim dłutem. Drewno, w którym robię w tej chwili, to jest lipka. Już muszę zmienić kierunek. Bo zacząłem robić pod włos. Czyli tak mniej więcej w ten sposób jest układ włókien, ale włókna też mają swoją strukturę falistą, którą trzeba po prostu, no czuję się pod dłutem, że trzeba zmienić kierunek. No i tyle. No i tu można też wyrównać potem te wszystkie nieścisłości, które zostawiło dłutko.
I tu też. Tutaj nie pojadę, bo będzie to pod włos. Natomiast tutaj jest z włosem. I ładnie to można. No to już nie pojedziemy w ten sposób, tylko musimy jechać w ten sposób. Oczywiście od głębokości ciosania tym dłutkiem zależy głębokość całości. Aha. Też trzeba uważać, żeby nie ściachać tego, co wcześniej wyrzeźbiliśmy. Czyżby pies szczeka, czyżby to bizon przyjechał? Powiedział, że będzie czekał. Czyli może już jest i czeka w samochodzie. Jak zaczynałem rzeźbić, to było jeszcze ho, 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 przed studiami, to pierwszy moje narzędzie rzeźbiarskie, które mam do tej pory, to był specjalny nóż do kopyt końskich. Jak byłem na wakacjach, kurde, w Poroninie, bardzo polubił mnie, jak on się kurde nazywał,
koziak, jakoś tak. I ja poprosiłem, żebym pożyczył ten nożyk, bo on miał oczywiście rękojeść z drewna. Szkoda, że go kurde nie przyniosłem z pracowni. Nie chcę się teraz tam leść, bo przerwiemy filmik. Był rękojeść z drewna i nóż miał taki kształt. Czy taki? Kurde, nie pamiętam. I na końcu był w ten sposób wygięty. To było naostrzone. Czyli nóż ciął jak normalny nóż, a wgłębienia robiłem tym właśnie końcem noża. Pawłecek, jak mi nazywał, Pawłecek. Koziok. Koziok. Już nie żyje. Oczywiście miał swoją... W życiorysie miał swoją bajkę, bo był bacą. Jak ja już tam byłem, to on już był troszeczkę posunięty w leciech. Także już nie bacował. Poronin suche. Jego dzieci no, kontynuują bytowanie na Podhalu. Ten potężny dom, w którym nocowaliśmy. Ja pojechałem tam z rodziną mojej ciotki, z moją ciotką i z jej chłopakami. I tak co roku tam jeździliśmy. Znalazłem jaja żmii nad potokiem, kurde. Czy jakiegoś węża, czy nie pamiętam, ale tam była żmija, pamiętam. Koziok. Tu było, było. Można w poprzek słoja też dziabdziać, ale wiadomo, że dłuto zostawia dziwną fakturę po czymś takim. No tutaj muszę tak działać. Nie wiem, czy za niedługo nie wyłączy się, bo zdaje się, że do 40 minut.
trzyma nam film. A to już jest 35 minut. Aha, dobra. W związku z powyższym, tym optymistycznym akcentem kończymy pokaz zajęć praktycznych ze snycerki. Konkretnie z płaskorzeźby prostym dłutem. Okazuje się, że najprostszym narzędziem można działać. Tak. Hej.